14 grudnia 41 roku. Niedziela. Siedzimy w domu. Czytam. Basia zabrała się do rysowania. Czytam bez dogmatu i krew mnie zalewa. Leona Płoszowskiego należałoby przegrzmocić pokrzywami po gołym tyłku, wsadzić mu głowę do wody z lodem i przez 5 dni karmić solonymi sardynkami, nie dając mu nic do picia. Po czym zapędzić do uczciwej pracy. Chociaż diabli wiedzą, czy typek tego rodzaju nie stworzyłby sobie i w takim wypadku filozofii wodno-sardynkowo-pokrzywowej. To wcale nie papierowy typ. Tego pełno się kręci wokoło. Intelekty spod ciemnej gwiazdy. On musi, psia krew, myśleć. Zamiast żyć i myśleć, on tylko myśli i wydaje mu się, że jest czymś więcej, bo nic nie wymyślił. Wie z góry taka kaleka i pokraka intelektualna, że nic nie wymyśli, ale ciągle myśli. Er denkt, der Schlag hat ihn getroffen und noch denkt. Czym myśl staje się prostsza we wszystkich zagadnieniach własnego ja, czym bardziej staje się szczerą i otwartą, opartą wyłącznie na krótkich tak lub nie, do których w końcu zawsze dochodzi się, gdy człowiek zechce naprawdę szczerze ze sobą porozmawiać, tym jaśniej żyć. Niestety nosi się w sobie ciągłą i nieprzezwyciężoną chęć grania przed samym sobą wielkiej roli przy byle sposobności. Nosi się w sobie cały teatr, nie, raczej budę jarmarczną i odwala się całe sztuki. Widz w człowieku, ten ja, bierze to najpoważniej w świecie, zachłystuje się i patrzy, rozrzewniając się i mnąc chusteczkę. I nie czuje fałszu, bo ubiera swą myśl w słowa, delektując się formą, nie wyczuwając, że treść jest podwórzowa. Jest w człowieku jakiś pęd do szklistego załgania się i jakiś snobski strach, żeby przed samym sobą, nawet przed samym sobą, nie wyjść na prostaczka myślowego. Nikt nie zna cudzych myśli, a ludzie myślą najczęściej tak, jakby liczyli się z tym z opinią. I wobec tego załgiwują się w stosunkach ze sobą samymi tak samo, jak w stosunkach towarzyskich. Czy trzeba, czy nie potrzeba. Basia powiedziała mi kiedyś, tobie dobrze mówić o prostocie myśli, o jej jasności, skoro jesteś szczęśliwy. Odpowiedziałem jej, mylisz się, bo pomyśl, jak łatwo mógłbym być nieszczęśliwy. Nie szukam szczęścia, bo doszedłem do takiej wielkiej prawdy, że je znalazłem. Wydaje mi się, że jestem płytki i powierzchowny, bo nie potrafię być maszyną przędzalniczą myśli. W każdym razie nie potrafię być Płoszowskim. 15 grudnia 41 rok. Znowu jakieś zamachy bombowe na lokale niemieckie w Paryżu i na przedmieściach. Wobec tego dzisiejszy Bekanntmachung podaje do wiadomości, że zostanie rozstrzelanych 100 Żydów, komunistów i anarchistów oraz na Żydów zone occupé zostaje nałożona kontrybucja w wysokości 1 miliard franków. W treści tego obwieszczenia starają się tłumaczyć, że nie dotyczy to przecież Francuzów. Łagodzą. Francuzi i tak są oburzeni. Nawet radio Vichy delikatnie powiedziało, że nie aprobuje takich metod, bo śmierć tych 100 ludzi godzi mimo wszystko we Francuzów. Ten delikatny sprzeciw Vichy jest z pewnego względu wprost rewelacyjny, bo tego rodzaju głos zabrzmiał stamtąd po raz pierwszy. I to właśnie, gdy chodzi o Żydów. Mnóstwo ludzi, z którymi dziś rozmawiałem, mówiło mi, dopiero teraz, gdy chodzi o Żydów, Vichy protestuje. Ne trouvez pas cela un tout petit peu étrange? Można by snuć wiele domysłów na ten temat i to domysłów bardzo antysemickich. Zaczęli to teraz robić ludzie, którym przedtem nigdy nie przyszłoby na myśl i z tego punktu widzenia protest Vichy raczej zaszkodził niż pomógł. 16 grudnia
41 rok. Jazda metrem stała się teraz jedną z najwyszukańszych mąk. Oczywiście w godzinach ruchu. Od paru miesięcy skrócono pociągi. Zamiast 5 wagonów chodzą teraz składy z 4 lub nawet 3 wagonów. Zmniejszono także ilość pociągów i czeka się teraz 5 do 7 minut w godzinach ruchu, 10 do 15 w każdej innej porze. Połowę żarówek zarówno na dworcach, jak w wagonach powykręcano i wszędzie panuje oświetlenie trupie. Elektryczne schody i windy są zamknięte. Korytarze, dawniej tylko wejściowe, służą teraz i do wyjścia. Między godziną 6 i 7 wieczorem metro zamienia się w piekło. Po korytarzach przewalają się wezbrane potoki ludzi, wpadają na siebie, gniotą się i pędzą do swoich pociągów. Dziś wsiadłem do metra na Port d'Orléans. Na Domfer-Rochereau było już pełno. Powietrze momentalnie zgęściło się. Na każdym przystanku pewna ilość ludzi wylatywała przez drzwi, jak korek do szampana. Inni wpychali się i znowu drzwi zamykały się z trzaskiem. Jak zamykanie zanadto napchanej papierośnicy. Chwilę ugniata się zawartość, w końcu trzask, domknęła się. Wszyscy pocą się, smród i zaduch. Przesiadał się na Strasbourg Saint-Denis. Wystrzeliło mnie wprost w objęcia jakiegoś plakatu zapraszającego uprzejmie Francuzów na roboty do Niemiec. Całe ściany w metro pokryte są afiszami. L'ouvrier allemand vous invite. Allez travailler en Allemagne. Itd. Na korytarzu wrzask. Przed drzwiami automatycznymi stoi ogon ludzi sięgający aż do wejściowych schodów. Przy wyjściu z peronu stoi funkcjonariusz metra i pilnuje, aby ludzie nie wchodzili wyjściem. Obok niego jakaś kobieta z dzieckiem na ręku, która nie chcąc stać w ogonku, chciałaby przejść tędy i wsiąść do swojego pociągu. Ale on nie puszcza jej. Natomiast ludzie z ogonka krzyczą: Madame, passe! Wyją i wygrażają. Rozcieczeni czekaniem chcą, aby przynajmniej ta kobieta przeszła. Tłum ma ochotę rozszarpać urzędnika metra. Kilku mężczyzn w końcu przyskakuje do niego. Kobiety krzyczą: wrzućcie go na szyny! Kobieta przechodzi. Ludzie wrzeszczą zadowoleni. Cały grat oberg sypie się na stróża porządku. Idiot, imbécile, ballot. Żołnierze niemieccy duszą się razem z innymi. Już i oni muszą jeździć metrem. Nieraz jadą całe oddziały z rynsztunkiem, plecakami, tobołami. Docieram na peron mojej linii. Wpycham się do wagonu. Leżę na plecach jakiejś dziewczyny. Ktoś położył się na mnie. Duszno i śmierdzi. Dziewczę pcha mi pod nos swoją brudną głowę z całym huraganem misternie ukręconych i sklejonych cuchnącą brylantyną loczków o kolorze zaśniedziałej klamki mosiężnej. W uszach ma kolczyki w kształcie serca i pomimo tłoku czyta jakąś zeszytową powieść. Tytuł fascynującego rozdziału: La Chambre Nuptiale. Zagłębia się w lekturze, oblizując co kilka sekund wylakierowane wargi. Na każdym przystanku, zanim pociąg stanie, jest się skopanym przez wysiadających, którzy wychodzą na siłę. Z ulgą wysiadam na Domingue. 18 grudnia 41 rok. Już nie mogli dłużej ukrywać. Dziś po raz pierwszy Niemcy przyznali się w swoim komunikacie, że są zmuszeni do odwrotu. Celem skrócenia frontu i z powodu zimy, która powoduje konieczność przejścia od wojny ruchomej do walki pozycyjnej. Jednym słowem, jak to określił wujo Galland, Niemcy idą naprzód, a bolszewicy za nimi. Tymczasem Japończycy robią z Anglikami i z Amerykanami, co im się żywnie podoba. Poza tym pogłoski, iż Niemcy koncentrują spore siły koło Bordeaux i razem z Hiszpanią mają zamiar zaatakować Gibraltar. Poza tym nastrój świąteczny o wiele weselszy i lepszy aniżeli w zeszłym roku. Przeczytałem Rodzinę Połanieckich. Takie głupie to nie jest. Cały szereg doskonałych uwag i spostrzeżeń.
20 grudnia 1941. Lola zaprosiła nas dzisiaj do Teatru Montparnasse, na Marię Stuart, jakiejś domorosłej autorki. Cała ta sztuka była szeregiem żywych obrazów na tle czarnych kotar. Raz flaczki, raz ziemniaczki. To znaczy raz Londyn i co w nim mówią o Marii Stuart, raz Szkocja i co w niej wyprawia Maria Stuart. No, stroje ładne, efekty świetlne dobre, ale nic poza tym. Sposób gry? Francuski. Sztuczny, afektowany i patetyczny. Nie znosi na śpiewanie tekstu. Każde słowo ma na początku kilka liter, potem nuty i wszyscy aktorzy z głównymi rolami na czele tokują jak stado głuszców. Każdy śpiewa swą rolę dla siebie, zwracając się często do publiczności. Darli wije się u zamkniętych drzwi sypialni Marii i miażdży ją kupą dyszących żądzą słów. Mario, twe ciało potrzebne mi jest do życia jak chleb, mięso, wino. I cały szereg innych produktów kartkowych. Tekst niebezpieczny dla dzisiejszej publiczności, bo ktoś półgłosem zauważył na widowni, że nic nie powiedział o tłuszczach. Ale był śmiech, po czym Darli zwymyślał Marii od kurw, wyśpiewując to pitę, pitę, pitę we wszystkich tonacjach. Jednym słowem, kryminał. Święta zapowiadają się świetnie. Od 24 do 29 i od 1 do 5 zamykają biuro w Châtillon ze względów oszczędności świetlno-opałowych. Będzie wolne, za które zapłacą. 21 grudnia 1941. Z poważną miną, chcąc się naradzić, powiadam dzisiaj do Basi, gdy jutro odbiorę pieniądze od Greena, rozglądnę się za jakimś ulokowaniem tego. Marki i jeny. Kończy sucho i kategorycznie Basia. Gdyby zimna ironia i nienawiść, z jaką to powiedziała, mogły być zamienione na energię, to można by nimi rozwalić Niemcy i Japonię w ciągu 5 minut. Złoty dolar skacze z dnia na dzień. Doszedł już do 525 franków. Jeszcze 3 tygodnie temu był 450. Rubel złoty skacze tak samo. Chcąc się wczoraj wywiedzieć dokładnie o ceny, zajechałem do znajomego antykwariusza Polaka. Ma ten swój sklep, a raczej kąt z pajęczyną na Rue des Francs-Bourgeois pomiędzy Muzeum Carnavalet a Place de Vosges. Jeden z zakątków Paryża, gdzie człowiek nie wchodzi, lecz zanurza się. Wjeżdżając w takie kąty mam zawsze uczucie, że trzeba pochylić się, nadstawić łokcie i ostrożnie wchodzić jak w plątaninę krzaków. Paryskie mateczniki. Pan Zygmuś, antykwarz, jest już sobie starszym dżentelmenem. Właściwie nigdy nie siedzi w sklepie i buja po całym mieście zawsze rumiany i trochę urżnięty. Zajedzie się na Saint-Paul, pan Zygmuś pozdrawia szerokim staropolskim dzień dobry, sepleniąc odrobinkę. Idzie się bulwarem des Italiens, pan Zygmuś jest tu na przechadzce i uchyla wytwornie kapelusza, łokieć przy piersi, wywijając laseczką tkwiącą w łapce obciśniętej w niepokalanie brudną rękawiczkę nicianą, niegdyś białą. Wszędzie ma interesy. W kieszeniach próbki,
Takie tam głupstwa, a dewiskę złotą za 3000 franków, zegareczek damski z diamencikami za 8000 franków. Szmelc, proszę pana, szmelc, nie warto. I w ogóle nic teraz nie sprzedaję, proszę pana, bo nie warto. No tak, 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 jak mi potrzeba 5-10 tysięcy, to coś tam opyla, ale nie warto. Kupić to drogo, sprzedać nic nie dają. Machnie laseczką, uchyli kapelusika, znowu wywinie laseczką i za pół godziny można go spotkać na Champs-Élysées. W sklepie siedzi jego spójniczka, tak o niej mówi, stara francuska i pilnuje pająków i całości tej pajęczyny. Pan Zygmuś tu wpada, coś się pogadają, znowu go ponosi gdzieś, hen daleko. Gdy dziś zajechałem przed sklep pana Zygmusia, nie było. Madame przerwała cerowanie pajęczyn, przyjęła mnie uprzejmie, wysłuchała, o co mi chodzi, po czym zakurzonym głosem, jaki mają wszyscy antykwariusze, wytłumaczyła mi: pójdzie pan na prawo, potem pierwsza przecznica na lewo, minie pan jedno bistro po prawej, potem drugie, a za tym drugim jest antykwariat obok sklepu z damskimi bluzkami. Tam pan wejdzie i poprosi Monsieur Joseph. No, podziękowałem i nurknąłem w te uliczki, aż zabulgotało. Znalazłem antykwarnię i poprosiłem o Monsieur Joseph. Ale Monsieur Joseph był obok, w bistrze. Niech pan tam idzie i prosi Monsieur Joseph. Bistro ciemne, tajemnicze. Mrugnąłem okiem do patrona, szepnąłem: Monsieur Joseph. Wskazał mi tajemnicze drzwiczki w ścianie. Otworzył je i huknął w głąb, aż szklanki brzękły na kontuarze. Monsieur Joseph! W tej samej chwili Joseph wyskoczył jak pajac na sprężynce z pudełka. Mały czarny Żydek, trochę brudny, trochę elegancki. Cena złotych rubli? Cena złotych rubli? Równo połowa złotego dolara. Dają panu? Po ile? Daj pan za rubla 260, 265 maksimum. Mówi po francusku takim akcentem, że od razu przypomniał mi się Lopek Krukowski. Podziękowałem mu i znikł. Koło Bastille wydostałem się na powierzchnię. Wypłynąłem po wędrówce w głębinach miasta. Tam jedno życie, tu drugie. Tam pan Zygmuś, Monsieur Joseph i setki innych zamieniają się w ryby głębinowe. Handlują złotem, brylantami, wszystkim. I wypływają od czasu do czasu na powierzchnię. Pluskają na powierzchni. Uliczki są ciche, schowane. Szemrze w nich jeszcze Paryż Balzaka. Razem z tą rozmaitością typów, spraw, afer. Szmer koszyka wypełnionego ślimakami. Trzeba znowu poczytać Balzaka. 22 grudnia 1941. No tylko tak dalej. Coraz lepiej. Hitler zamianował się wodzem na miejsce Brauschwitza i posłał go na spacer. Oficjalnie mówi się, że Brauschwitz już dawno prosił o zwolnienie, będąc chorym na serce, i że w końcu Führer wysłuchał jego prośby. Jak tam było naprawdę? Dowiemy się kiedyś. W tej chwili jedynym wiadomym faktem jest to, że bolszewicy trzepią tym niezwyciężonym armią skórę i popychają ich. Francuzi zacierają ręce i jeżeli dalej tak pójdzie, to za 2 tygodnie będą opowiadać o kozakach na Montmartre. Panują dwie opinie. Jedni cuda opowiadają i każdą plotkę przypisują Radiu Londyńskiemu. Na pewno Londyn mówił. Przy czym Niemcy już przegrali i kończą się na łeb. Drudzy
są sceptykami. Niemcy pokażą jeszcze na wiosnę, co potrafią. Wydaje mi się, że prawda jest pośrodku. Obecne powodzenie Rosjan nie ma takiego znaczenia, jak to sobie wyobrażają optymiści. Ale i nie wydaje mi się, aby Niemców było stać na wiosnę znowu na monstr ofensywę. Z tego, co się słyszy od naocznych świadków pracujących u Niemców, brak im coraz bardziej surowców i środków komunikacyjnych. A co będzie, gdy dojdzie do głosu masowa produkcja lotnicza Amerykanów? Ha? Gdy zaczną tłuc po Niemczech dzień i noc. Zabawa jeszcze potrwa. Na szczęście wynik jej jest już obecnie wiadomy. Grudnia 1941. Ubrałem się trochę porządniej, wsiadłem na rower i pojechałem do miasta zamówić kwiaty dla państwa P. Postanowiliśmy posłać im coś z najlepszej kwiaciarni w Paryżu. Pojechałem na Rue Royale de la Chaume, jeden z tych wielu wykwintnych sklepów Paryża, gdzie jeszcze ciągle panuje atmosfera Paris 1900. Jeżeli secesja jest z zasady stylem ciężkostrawnym, to jednak Francuzi potrafili ją poddać miejscami jakby lżej. I ma ona tutaj nawet swój specjalny smaczek. Nie jest martwa. Ciągle żyje i oddycha. Wejście do La Chaume niepozorne. Wewnątrz marmury, stiuki, złocenia, girlandy z wszystkimi subtelnościami tego najbardziej nienaturalnego naturalizmu, tego stylu burdelowego. Obsługa jak we wszystkich sklepach tej kategorii. Starsze panie ubrane na czarno i skromnie, z odcieniem prowincjonalnych bigotek. I jakieś stare panny spod upadłych lepszych domów, wykrojone żywcem z Balzaka. Kwiaty ustawione są tutaj w nieładzie, pomieszane, żadnej pogoni za efektem. Efektowne mogą być sklepy dla Dorobkiewiczów, dla Hołotki. Natomiast dla tej stałej klienteli, dla prawdziwej noblesse, paryskiej z Rue du Bac, z Rue du Grenelle, z Île Saint-Louis, z Paris 16, po części, tam już sporo noworiszów. Nie wolno być efektownym. Wszedłem z wykwintną skromnością młodzieńca z dobrego domu. Podeszła do mnie któraś z tych ubogich kuzynek i głosem w tonacji zdrowaś, Mario, zapytała: Vous désirez, monsieur? Je voudrais un azalé. Prowadzi mnie w głąb i pokazuje krzak azali. Ile? 1200 franków. Nawet nie mrugnąłem. Choć wewnętrznie ugiąłem się, jakby mi ktoś zarzucił ciężki worek na plecy. Ach nie, vous savez, wolałbym coś skromniejszego. Mówię wolno. Mais voilà, monsieur. 600 francs. Trochę lżej. Nic nie mówię i rozglądam się. Szacunek ubogiej kuzynki wzrósł. Moje skąpstwo, ostrożność w wydatku zajeżdża niemal arystokracją najlepszej krwi. Tu można śmiało pokazać, że się jest dusi groszem. Takiego szanują, bo na pewno bogaty. Znajduję jakieś mniejsze drzewko, skromniejsze, ale ładne. 180 franków. Biorę i proszę o posłanie tego jutro przed południem. 20
Rue Saint-Lazare. Adres wydał się jej trochę dziwny. Udaje, że się przesłyszała. Rue Saint-Honoré? Pyta niewinnie. No, Saint-Lazare. Mignęło w jej oczach wyraźne. Któż to widział mieszkać w takiej dzielnicy? Pani P., podając swój adres w sklepach tego rodzaju, dodaje zawsze: Provisoirement, vous comprenez les événements? Ja nie dodałem. Odprowadza mnie do wyjścia i otwierając drzwi tonem teraz i w godzinę śmierci, mówi: A votre service, monsieur. Po południu na merostwie 17 arrondissement w wydziale bezrobocia. Trzeba było wydostać zaświadczenie dla jednego z baranków, od kiedy do kiedy brał bezrobocie. Zostawiłem rower w garażu. Teraz przed wszystkimi urzędami, merostwami, wielkimi kawiarniami są strzeżone postoje rowerowe. Płaci się franka, wstawia rower pod specjalnie zbudowany w tym celu daszek, dostaje się od dziadka numerek i można sobie spokojnie iść. Wchodzę do mrocznego pokoju. Przez całą długość ciągnie się niska lada, dzieląc salę na dwie części. Ściany za ladą pokryte są teczkami i papierami napchanymi na półki, od podłogi aż do sufitu. Kilku starych urzędników siedzi za ladą, rozmawiają. Ktoś snuje się wzdłuż półek jak cień i szuka czegoś, czego wcale nie chce znaleźć. Po prawej stronie, pod ścianą, stoi mała oszklona budka z napisem Informacje, a w niej łysy staruszek z berecikiem na czubku czaszki. Łupina orzecha na mosiężnej gałce. W górze pod sufitem wybite małe okienko połączone z salą za pomocą windy na papiery i dokumenty. Na dole i na górze dwie rolki od firanek, kilka sznurków i stare pudełko od cygar. Sprawę wsadza się do pudełka, ciągnie za sznurek, pudełko podjeżdża pod okienko, tu wychyla się głowa w bereciku, wyjmuje sprawę, lekat examine dans les archives, odpowiedź wsadza się do pudełka, pudełko zjeżdża. Panują tu przysypane kurzem cisza i spokój. Kilku klientów czeka, rozmawiając szeptem. Nic tu nie jest ważne, bo wszystko jest ważne. Akty, teczki, wyciągi, dokumenty są pieczołowicie przenoszone z oddaniem, wprost ze smakiem. Pośpiech, metody naukowej organizacji pracy, celowe rozmieszczenie mebli, administracja i urzędowe, sprężyste i szybkie są bzdurą. Skoro tysiące papierków żyje tu od setek lat, to i metody pielęgnowania ich nie muszą się wcale zmienić. Powoli, rozpatrzymy, dostaniesz co chcesz, ale w międzyczasie można pogadać, powiedzieć coś zabawnego i dowcipnego. Nie męczyć się przepisami, organizacją, tym wiecznym powinno. Raczej nagiąć to wszystko do czego? Do tego. A że jest w tym bałagan, moc przepisów głupich i niepotrzebnych, moc czynności i wymagań zbytecznych, to trudno. Prawo i ustawy są prawami i ustawami. Obywatele mają wrodzone zdolności i nauk obchodzenia ich. W tym bałaganie istnieje zawsze możliwość dyskusji, czy to słuszne, czy nie. Może można to jakoś arranger? Można pogadać? Potargować się spirituelmą i łagodnie, bez zdenerwowania, załatwić i odejść. Atmosfera kancelarii starego notariusza. Przy ladzie dwaj klienci, dobroduszni staruszkowie, rozmawiają półgłosem. Co chwilę szeleści ich cichy śmiech. Śmiech staruszków ma w sobie coś z szelestu starych papierów.
nasłuchuje. Savez-vous? Tego proboszcza zamknęli już kilkanaście lat temu za handel miejscami w raju. Figurez-vous, sprzedawał bigotkom miejsca w raju. Za fauteuil d'orchestre koło świętego Antoniego brał 3000 franków, a za dostawiane krzesło koło tego patrona rogaczy, świętego Józefa, 1500 franków! Ale zamknęli go, zanim zdołał wiesić w zakrystii kartkę, że już ma komplet. Zaśmiewają się, kiwają się ze śmiechu, jak dwa bąki kręcące się wolno pod koniec obrotów. Urzędnik wtrącił się do rozmowy na temat zabobonów i teraz on zaczyna. Vous savez, byłem na wakacjach w departamencie Tarn. Mała wieś, zagubiona w wąwozach bez dróg. Pewnego dnia przybiega do mnie kobieta i prosi, żebym zawiózł jej męża do znachora, bo doktor już nie pomoże. On umiera. Boli go gdzieś w dupie, sinieje. Niech pan z nim jedzie. Miałem wtedy samochód. Wyciągnąłem chłopa z łóżka, wsadziłem do wozu i jedziemy. Straszna droga. Samochód podskakuje, chłop jęczy. Dojechaliśmy wreszcie gdzieś wysoko, pytamy, gdzie znachor. Mówią, że w polu, znowu kwadrans jazdy, a znachor kosi siano. Zawołałem go i wyniosłem chłopa. Ten jęczy i wije się z bólu, ustać nie może. Znachor pyta się, co mu jest. Mówię, że coś w dupie. Ściągnął chłopu portki, zajrzał w lufę, coś poszeptał, rękami poruszał, dmuchnął, chuchnął. Już teraz nie tylko ja słucham, słucha całe biuro i opowiadający urzędnik nad stosem aktów przedstawiających dupę chorego wyczynia wszystkie ruchy znachora. A znachor coś jeszcze pomruczał, plunął i powiada, że już dobrze, mogę go zabrać. Wsadziłem go do samochodu, już nawet teraz nie jęczał. Myślę sobie, na pewno jutra nie dożyję. Znowu jedziemy. Tej drogi nie można sobie wyobrazić. Podrzucało, trzęsło. Ach. Zajechałem wreszcie, chłopa oddałem kobiecie i poszedłem na ryby. Nazajutrz przed południem przychodzi do mnie baba, żona tego chłopa. Gęś i kura pod pachą, 2 tuziny jajek i śmieje się. Monsieur! Krzyczy. Mój mąż już zdrowy, uratował go pan, już pracuje w polu. Myślę sobie, zwariowała. Idę z nią. Patrzę i przysięgam na głowy moich dzieci. Chłop chodzi po polu. Jeszcze się trochę słania, ale chodzi. Myślicie, że znachor? Miał wrzody w kiszce stolcowej. Wytrzęsło go w samochodzie. Wrzody pękły i od razu mu ulżyło. Ale cała wieś opowiadała, że to dzięki znachorowi. I co pan poradzi na zabobon? Wszyscy śmieją się. Dwaj staruszkowie załatwili sprawę, zgarnęli swoje papiery, wykrzyknęli parę razy z uznaniem «C'est pas mal, votre histoire!» i wyszli pochyleni, coś sobie znowu opowiadając. Na podwórku przystanęli, pokiwali się ze śmiechu i poszli dalej. Saint-Joseph, le patron de coucou. Niby racja. Cyniczne to, bo cyniczne, ale logiczne, myślę sobie, spoglądając na jeżdżące tam i z powrotem pudełko od cygar. Jest mi leniwo i dobrze. Tu niby urząd, a zacisznie jak w antykwarni. Grzebią sobie w tych papierkach tak samo, jak grzebali w nich 100 lat temu. Można się 10, 20, 50 i 100 razy wściekać, kląć Francji i Francuzów, ich organizację, a za 101 razem ulec zupełnie czarowi tego czegoś, tej atmosfery. Tu wszystko jest tak związane z życiem, z człowiekiem, z jego spokojnym i uregulowanym bytem. Wszystko się liczy, każdy papierek, każdy dom, każde głupstwo wędruje przez pokolenia, odnajduje się i ma swoje miejsce w życiu, ma łączność, z czegoś pochodzi i żyje.
jak ich ulice, ich zabytki, domy i meble. W innych krajach jest postęp. Życie biegnie i z biegiem lat odrzuca na bok antyki i zabytki, tworząc z nich muzeum. Coś wysłużyło się i odchodzi na spoczynek. Nie przenika do współczesności. Zrywa kontakt. Zabytki są martwe, bo wszędzie tam odstawiono je na bok do oglądania. A we Francji jest ciągle oglądanie przy korzystaniu. Nieraz spaskudzą jakiś zabytek, umieszczając w nim na przykład poradnię dla kobiet w ciąży czy inny zakład użyteczności publicznej. Ale za to wtopią go w szemrzące wokoło życie. Nie pozwolą mu umrzeć. Urok Paryża to może przede wszystkim ciągłe życie zabytków, które gdzie indziej odstawione są do szklanych szafek. Frank leci coraz bardziej. grudnia 1941 roku. Całkiem inne święta niż w zeszłym roku, jakoś raźniej i weselej. Już dziś od samego rana miałem wolne i nie musiałem jechać do biura. Po śniadaniu siadłem na rower i pojechałem do miasta kupić coś dla Basi. Kiedyś, już dość dawno, przechodziliśmy przez Boulevard des Capucines i podobał się jej na wystawie ze sztuczną biżuterią malutki słoń przypinka do kostiumu. Pojechałem tam dzisiaj i kupiłem go. Na obiad wróciłem do domu. Basia kupiła małą choinkę. Po obiedzie sprzątnąłem pokój, kończyliśmy przygotowania do Wigilii. Wieczorem przyszli nasi goście, Lola i H. Dwie sałatki, barszcz z uszkami, kalafior z kartoflami, makaron z sosem pomidorowym, sałatki, tutti frutti, budyń. Lola przyniosła leguminę z makiem i bakalię. H. wino. Po Wigilii zapaliliśmy świeczki i ułożyli prezenty. Wszystkim nam było tęskno za swoimi i nikt nie robił sobie złudzeń, że jest to ostatnia Wigilia poza domem. Teraz już późno. Stół do połowy sprzątnięty. Basia wystawia resztki jedzenia na zimno. 25 grudnia 1941 roku. Siedzimy w domu, a ja oprócz tego w fotelu i czytam Balzaka. Jemy, co się da. Święto brzucha. 26 grudnia 1941 roku. Dziś trzecia rocznica naszego ślubu. Jakoś się przyzwyczaiłem. Musiałem być dziś rano w prefekturze w sprawach urzędowych. Ponieważ mój baranek nie przychodził, usiadłem na ławce, aby poczekać. Obok mnie siedziała para żebraków, staruszków. Ona trochę pochylona, ale jeszcze pełna życia. On bardziej apatyczny i obojętny. Ubrani obydwoje w resztki starych ubrań, zawinięci w jakąś niesamowitą ilość szmat, łachów, chustek, szalików, a w tym dziesiątki kieszeni i schowków, po których każde z nich wodziło ręką odruchowo, zupełnie automatycznie, jakby chcąc się przekonać, czy wszystko znajduje się na swoim miejscu. Czasem on lub ona wyjmowali coś w na wpół zamkniętej dłoni i prawie nie odsuwając ręki od schowka patrzyli. Przekładali do innej kieszeni lub zostawiali na tym samym miejscu. Robili ten inwentarz wolno i dokładnie, warstwa po warstwie, milcząco. Ruchy podobne do spokojnego drapania się w coraz to innym miejscu. Potem ona pochyliła się w jego stronę i zaczęła mu poprawiać szalik. Następnie zdjęła mu kapelusz i wygrzebanym z 38 kieszonki czwartej warstwy okruchem grzebienia przeczesywała mu długie dwie kępki włosów na skroniach. W końcu ze stojącego u jej nóg worka wyjęła kawałek chleba. Łamała go na kawałki i wsadzała mu do ust, a on żuł bezzębnymi szczękami, wprawiając brodę w jakiś dziki taniec wokoło górnej wargi i spoglądając gdzieś w dal przed siebie. Miał w sobie coś z królika, któremu podsyła się pod pyszczek listek po listku. Od czasu do czasu stara drapała go z czułością pod brodą, coś przy tym mrucząc z zadowoleniem, niemal pomiałkując jak kotka liżąca kocięta. On
dawał się pieścić, obojętny i podwójnie nieruchomy w porównaniu z szalonym kołowrotkiem jego szczęk. Rozrzewniająca ohyda. Mimo woli pomyślałem sobie, że tych dwoje może być szczęśliwszymi niż wielu ludzi na świecie. Mm-hmm.